Cześć, witam Was gorąco w kolejnym odcinku na kanale Wideotesty. Jakiś czas temu, jeszcze przed premierą iPhone'a 7, przed premierą sprzedażową, pytaliśmy Was na naszym fanpage'u facebookowym facebook.com/wideotesty, z jakim telefonem chcielibyście, abyśmy ten smartfon porównali. No i porównaliśmy go już m.in. z Xiaomi Mi 5, a także z poprzednikiem iPhone'em 6s. No i przyszedł czas na ostatniego ulubieńca internetów, a więc OnePlusa 3. My już zasłynęliśmy, jeżeli chodzi o ten model, na mocnym vlogu. Tak, byłem na tych pralkach LG, co macie film, jakiś tam na 2 dni temu Wam wstawiłem. To spotkałem się tam z Mateuszem i miał OnePlus 3. No to OnePlus 3 katastrofa. Ale okazało się, że to oczywiście kwestia oprogramowania, tutaj aktualizacja ten problem niweluje, natomiast faktycznie coś takiego się pojawiło, jeżeli chodzi o problem z softem i z używaniem aplikacji Messenger, o czym w tym porównaniu już za chwilę. No a tymczasem zapraszam Was właśnie do obejrzenia porównania drogiego iPhone'a z dużo tańszym chińskim odpowiednikiem OnePlusem 3. Jeżeli ten film Wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę. No i piszcie w komentarzach, jakie kolejne filmy chcielibyście zobaczyć właśnie z tym smartfonem od Apple. Zapraszam do oglądania. OnePlus 3 to telefon stosunkowo duży. Jego wymiary to 152,7 x 74,7 x 7,4 mm. Waga wynosi 158 gramów. Zestawiając to z fizycznymi właściwościami iPhone'a 7, widzimy sporą różnicę. Zaletą OnePlusa jest niewątpliwie lepszy współczynnik powierzchni ekranu do całego panelu przedniego. To 73,1% to zaledwie 65,6% w iPhone'ie. Muszę jednak przyznać, że iPhone'a 7 da się obsługiwać jedną dłonią, natomiast żeby sprawnie korzystać z OnePlusa 3, trzeba mieć wolne obie ręce. Z którego smartfona korzysta się wygodniej? W mojej ocenie z żadnego. iPhone jest dla mnie za mały, a OnePlus za duży. Oba urządzenia wykonane są ze szkła i metalu i w obu przypadkach jakość wykonania w mojej ocenie stoi na najwyższym poziomie, bowiem wszystkie elementy są perfekcyjnie spasowane. Zarówno OnePlus, jak i iPhone mają zakrzywione krawędzie na pleckach, dzięki czemu oba zapewniają pewny chwyt. W mojej ocenie chiński produkt jest nawet mniej śliski. Obydwa smartfony wyposażone są również w nieznacznie zakrzywione szkło ochraniające ekran. Wygląda to oczywiście bardzo ładnie, choć zwiększa podatność na stłuczenie. OnePlus 3 ma szkło Gorilla Glass 4, natomiast iPhone 7 szkło wzmacniane jonami sodu i potasu. W obu przypadkach bez folii na ekranie zarysowania są gwarantowane. Natomiast warto zaznaczyć, że Chińczyk folię ma już nałożoną od nowości, a iPhone jest goły. OnePlus 3 ma ze smartfonem Apple poza tym jeszcze więcej wspólnego. Wystający obiektyw aparatu, fizyczny przełącznik trybu pracy telefonu w przypadku Chińczyka aż z 3 ustawieniami, a także optyczny przycisk Home pod ekranem z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, który moim zdaniem działa tak samo szybko w obu przypadkach. OnePlus ma na pokładzie mini jacka, ale nie ma z kolei wodoszczelnej obudowy czy głośników stereo. Dostępne kolory to grafitowy i złoty w przypadku Chińczyka oraz czarny, srebrny, złoty i różowy w przypadku iPhone'a. Który smartfon jest ładniejszy? Ja pod względem wyglądu wybrałbym iPhone'a. Na temat ekranu nie ma się co rozwodzić. OnePlus 3 miażdży 7, także aż dym się unosi. Powielam jednak pytanie z recenzji dziecka Apple, czy naprawdę potrzebujemy takiego wyświetlacza w smartfonie? W każdym razie technologia Optic AMOLED zapewni lepszy kontrast, żywsze kolory, porównywalne kąty widzenia i wysoką jasność. Naturalnie gęstość pikseli jest znacznie wyższa, co wprawne oko z bardzo bliskiej odległości zauważy. 401 ppi zdecydowanie powinno zadowolić niehardkorowych fanów wirtualnej rzeczywistości, której z kolei na iPhone 7 nie uświadczymy. Oba urządzenia wyposażono w 4 rdzeniowe jednostki, w iPhone'ie na zegarze mamy 2,23 GHz, a w OnePlusie 2x2,15 i 2x1,6 GHz. Ilość RAMu to przepaść, 2 GB, no i 6 GB w OnePlusie. Czy ma to jakieś odwzorowanie w prędkości działania? Nie. O czym za chwilę. iPhone wyprzedza OnePlusa w prędkości LTE. To Cat 9 450 megabitów na sekundę w porównaniu do Cat 6 300 msec w chińskim telefonie. Ten drugi ma z kolei Dual SIM, natomiast żaden z porównywanych modeli nie ma slotu na kartę pamięci. OnePlus występuje jedynie w opcji pamięciowej 64 GB, a iPhone daje do wyboru 32, 128 lub 256.
Jeżeli chodzi o system, to tutaj przyznam, że jestem fanem płynności i dopracowania szczegółów iOS, ale też absolutnym antyfanem jego zamkniętości, brakiem wielu prostych rozwiązań znanych z Androida, jak na przykład zabezpieczenie folderu hasłem, czy łatwy import i synchronizacja kontaktów z kontem Google, czy ogólnej toporności użytkowania systemu Apple'a. Dlatego tutaj mój wybór padłby na OnePlusa. Gdyby nie to, że pomimo zamontowania 6 GB pamięci RAM, podczas testów chodził on po prostu tragicznie. Nie jest to oczywiście wina sprzętu, a źle zoptymalizowanego oprogramowania, ale jak można nie dostosować softu do aplikacji typu Facebook i Messenger, które są zainstalowane na prawie wszystkich telefonach? To już pytanie do programistów z Chin, ale frustracji, jaką przeżywałem pisząc zwyczajne wiadomości na Facebooku, długo nie zapomnę. Gdyby nie aktualizacja OnePlusowego Oxygena, to wolałbym się chyba już trudzić z iOS-em. Oczywiście update jednak przyszedł, no i problemy z Messengerem zniknęły, a wtedy otrzymałem naprawdę szybką nakładkę, w pełni przypominającą czystego Androida, w której zapakowano wiele ciekawych dodatków. Mamy możliwość personalizacji przycisków pod ekranem, również pod względem obsługi gestów, a także suwaka powiadomień, przełączników w obszarze powiadomień, czy nawet włączenia czarnego motywu dla całego interfejsu. To wygląda naprawdę super. OnePlus wyposażono w aparat z matrycą rozdzielczości 16 megapikseli, przysłonie f2.0 z optyczną stabilizacją obrazu. Jest tutaj także dostępny szybki autofokus z detekcją fazy. Całość wspierana jest skuteczną diodą doświetlającą, choć nie świecącą tak mocno jak zestaw 4 diod w iPhone'ie. Tam umieszczono zaś matrycę 12 megapikseli f1.8 z optyczną stabilizacją o równie szybkim autofokusie. Nad jakością zdjęć iPhone'a 7 rozwodziłem się już w kilku materiałach, które macie podlinkowane w kartach i opisie. Jest to aparat, który wybacza dużo błędów, pozwala na szybkie i wygodne cykanie amatorskich fotek, ale jakościowo, no i ustawieniowo odbiega od konkurencji, szczególnie przy zdjęciach wieczornych. Jakość zdjęć OnePlusa 3 można porównać do Xiaomi Mi 5. Oba mają ten sam sensor, Sony IMX298. Zdjęcia są bardziej wyraziste, ostrzejsze niż te z iPhone'a w większości przypadków. Można wyciągnąć szczegóły z dalszych planów, a wieczorem zauważymy mniejszą ilość szumów niż w przypadku iPhone'a, choć nadal trzeba odnotować ich dostrzegalną obecność. Kolory są nasycone, choć nie tak jak na przykład w Galaxy S7. Czasami zdarzyło mi się jednak wykonać nieco poruszone fotografie, ale kiedy cykniemy kilka fotek, to na pewno jedna z nich będzie wyostrzona w całym kadrze. U OnePlusa widać też dużą różnicę pomiędzy cieniami i rozświetleniami, przez co często niektóre elementy sceny są po prostu zbyt ciemne. HDR tutaj trochę pomaga, ale niestety jeżeli on jest włączony, to zdjęcia nie mogą być uchwycone w najwyższej jakości. I tutaj dochodzimy do tego, że oba interfejsy aparatu są bardzo toporne. W OnePlusie przy wysokiej jakości oprócz HDR-u nie działa także lampa błyskowa, co więcej, niby mamy tutaj optyczną stabilizację obrazu, ale nigdzie nie ma opcji, żeby ją uruchomić i nie wiadomo, czy działa przy nagrywaniu w 4K. Nie da się także wybrać konkretnej rozdzielczości fotek, można jedynie zmieniać ich proporcje. Na plus z kolei tryb ręczny, gdzie czas otwarcia migawki można ustawić nawet na 30 sekund. Narzekam tak na interfejs OnePlusa, ale w iPhone'ie jest 100 razy gorzej, tam nie da się ustawić praktycznie nic. Jakość zdjęć przednich wypada lepiej w OnePlusie, bowiem mają one wyższą rozdzielczość, no i obiektyw oferuje szerszą przysłonę. Jakość wideo oferuje tutaj dobrą dynamikę tonalną i ostrość w obu smartfonach. Dla mnie obrazy są porównywalne. Co do stabilizacji, no to sami ocencie, czy w końcu jest włączona w OnePlusie, czy nie. Warto jeszcze wspomnieć o głośnikach. iPhone 7 tutaj naturalnie zwycięża, bo ma parę głośników, które oferują naprawdę wysoki poziom głośności, ale OnePlus ma swoje zalety. Dźwięk jest czystszy i także jak na pojedynczy głośnik bardzo donośny. A no i mamy mini jacka, dzięki czemu możemy podpiąć przewodowe słuchawki, co jest dla mnie bardzo istotne. OnePlus ma większą o ponad 1000 mAh baterii od iPhone'a, ma też większy ekran, w efekcie więc oba telefony działają bez ładowania porównywalnie długo. W obu przypadkach dotrwanie do końca dnia nie powinno być żadnym problemem, a przy średnim użytkowaniu OnePlus przetrwa nawet i do południa dnia następnego, zdecydowanie dłużej niż iPhone 7. Przy bardzo intensywnym użytkowaniu oba smartfony rozładują się w 12 lub mniej godzin. OnePlus 3 pozwoli na działanie maksymalnie 4-4,5 godziny na ekranie. Sytuacja zmienia się, gdy tylko zaczniemy używać funkcji Dual SIM, a pozostawimy średnie użytkowanie. Wtedy OnePlus ma już problem z przeżyciem ponad 12 godzin bez dodatkowego prądu. Szybkie ładowanie to jednakże zaleta OnePlusa. W wersji Quick Charge 3.0 możemy naładować urządzenie do 60% przez 30 minut, a całą baterię w około godzinę. Ładowanie iPhone'a trwa od 90 do nawet 120 minut. W obu przypadkach będziemy mieć problem z naładowaniem telefonu, kiedy zapomnimy ładowarki, na przykład na imprezie. Przypuszczam, że dopiero za 2 lata standard USB-C stanie się na tyle popularny, żeby każdy miał taką ładowarkę, no a Lightning? Wiadomo, ile osób w Polsce ma iPhone'a.
OnePlus 3 dostępny jest w sprzedaży na przykład na AliExpress za około 1700 zł w przeliczeniu na polskie właśnie złotówki. Natomiast w Polsce na Allegro kupimy go za około 2000 zł, najtaniej widziałem za 1900 zł, właśnie OnePlus 3. Z kolei iPhone 7 to już wydatek, i tak już cena spadła od dnia premiery, ale to już wydatek około 3348 zł na przykład w sklepach oleole.pl czy MediaExpert, linki oczywiście w opisie macie do tych telefonów. No i teraz rozsądek podpowiada, że powinniśmy wybrać, no oczywiście, OnePlus 3. Jest to telefon, który oferuje na pewno dużo lepszy ekran, bardzo fajny czas pracy na baterii i bardzo dobrą topową wydajność w cenie dużo niższej niż topowe flagowce takich producentów jak Samsung, Sony czy LG. Natomiast OnePlus 3 zapisze się niewątpliwie w mojej pamięci problemami z softem, dlatego nie wybrałbym tego telefonu, poza tym jest on dla mnie za duży. Natomiast iPhone 7 zapisze się w mojej pamięci jako telefon o bardzo, bardzo ładnym designie, ale niestety topornym systemie, jakim niewątpliwie jest jeszcze, być może w przyszłości nie będzie, iOS, przynajmniej w wersji 10. Który smartfon jest lepszy? Wy odpowiedzcie na to pytanie w komentarzach poniżej. Ja zdecydowanie muszę wyróżnić iPhone'a oczywiście za wodoszczelność, to jest dla mnie cecha, która powinna być w każdym telefonie i szkoda, że jej nie ma w OnePlusie. Natomiast oczywiście OnePlus 3 wyróżniam za aparat, za świetny ekran i za świetną baterię. To byłoby na tyle w tym odcinku. Napiszcie proszę w komentarzu poniżej, który smartfon byście wybrali i dlaczego. No i oczywiście, jeżeli ten film Wam się podobał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie palec w górę. A tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie. Cześć!